No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a do Call of Duty wleciał kolejny update, kolejna aktualizacja. Mamy kilka zmian w Warzone, mamy kilka zmian w Modern Warfare 3 i szybko przez to przelecę. Także łapeczka w górę, subskrypcję, jeżeli nie chcesz, żeby cię tego typu materiały w przyszłości omijały. Zaczynając od MW3 i ogólnych zmian, no to tak, poprawili jakiś wizualny efekt wylotu lufy na jakimś schemacie karnetu Black Cell, poprawa kilku bugów, które macie tutaj, moi drodzy, wypisane. Głównie chodzi o jakieś trakowanie różnych wyzwań, wyświetlanie się niektórych wizytówek i tak dalej, i tak dalej. Poprawa również, moi drodzy, wyświetlania wbijania camo, czyli progresu na nowym karabinie bojowym SOA Subverter, zarówno jeżeli chodzi o kamuflaż zakuty, czy tam wykuty, jak i kamuflaż bezcenny. Jeżeli chodzi o skidrow, zostały tutaj, moi drodzy, na hardpointie dodane kolejne spawny, co ma generalnie spowodować, że nie będzie to aż takie irytujące czasami, jak was zrespi po drugiej stronie mapy, bo nie było wolnych spawn pointów. Nie wiem, czy to dotyczy trybu rankingowego, wątpię, no ale okaże się w praniu. No i o dziwo, powiększyli też liczbę maksymalnych graczy na meczach prywatnych multi z 12 na 24. To ciekawe, to ciekawe. No i teraz tak, tutaj mamy zmiany w kwestii działania broni oraz dodatków do nich, natomiast ja skupię się tylko na tych zmianach w balansie do Warzone, bo do multi są średnio istotne. No a jeszcze tutaj kończąc zmiany ogólnie w Call of Duty MW3, to w trybie zombie zostały poprawione również rzeczy takie jak stabilność oraz ilość crashy, no i generalnie działanie różnych rzeczy, które nie działały tak, jak działać powinny. Przechodzimy więc do Warzone, bo tutaj myślę, że bardziej jesteście zainteresowani. No i mamy zmiany w balansie broni. Przede wszystkim karabiny szturmowe. Holger 556 oraz FR556 dostają, moi drodzy, zmiany w działaniu, na przykład opisu kolby, albo po prostu ogólnie zmiany w działaniu różnych dodatków, które są tutaj wypisane. Akurat w tym przypadku to i to dotyczy kolb. Nie są to jak coś, jakieś rewolucyjne zmiany, żebyście nagle chcieli po prostu tego używać. Jakieś po prostu zbalansowanie tego, jak do tej pory było. Jeżeli chodzi o pistolety maszynowe, to Rival 9 trzymała teoretycznie nowy wylot lufy, Trebuchet, natomiast tak naprawdę to jest zmieniona nazwa tego zduplikowanego Jack BFB na poprawną, jaka zawsze powinna być. No i generalnie działanie tego jest takie, jak wyświetlało się wtedy na tym zduplikowanym Jacku BFB. Dlatego jak widzieliście, nie każdy miał tego glitcha, jak widzieliście, że ktoś ma dwa Jacki BFB w wylotach lufy, no to ten jeden to jest właśnie teraz ten. A jeżeli ktoś nie miał dwóch Jacków BFB, no to teraz będzie miał po prostu ten Trebuchet Break Muzzle. Jeżeli chodzi o shotguny, zmiana w działaniu aftermarket części Jack Maglift, zwiększona ilość rozrzutu przy strzelaniu z biodra, minimalnego, maksymalnego oraz na tuxtensie. Nie są to zmiany również rewolucyjne. W karabinach snajperskich longbow na tym aftermarket parcie Jack Tyrant 762 ma takie zmiany, że zredukowali 30% hipfire spread, czyli rozrzut z biodra jako benefit, czyli jest to gorszy w tym momencie, i zwiększona została również, moi drodzy, prędkość przycelowywania z 390 na 470, co powoduje, że longbow jest większym klocem od tej pory. I to są w zasadzie wszystkie zmiany w balansie broni, nic rewolucyjnego, jak sami widzicie. Bardziej istotna jest na przykład ta zmiana. Cluster miny od teraz będą wymagały dwóch wybuchów, żeby powalić gościa, który ma full plate na sobie. Natomiast jeżeli tych plate'ów nie macie, to w dalszym ciągu jeden wybuch będzie was powalał z cluster mine'ów, czyli jest to po prostu nerf cluster mine'ów. Bardzo potrzebny, bo są niesamowicie irytujące te rzeczy. No i zwiększony został również drop rate, czyli częstotliwość wypadania klucza do szarej strefy. Wcześniej to był 1% szans na to, teraz jest to 5%. 4 punkty procentowe wzrostu. Czy będzie to rewolucyjne i teraz latanie na black site będzie metą? Nie.
to jest za mały wzrost, ale po prostu częściej będziecie widywali, że ktoś robi blackside, bo mu wypadł klucz. Poprawa, moi drodzy, bugów, czyli taki klasyk, na którym nie ma się co za bardzo skupiać, bo to, co naprawiają, to jest kropla w morzu potrzeb. No i w zasadzie to wszystko, jeżeli chodzi o tę aktualizację z takich czysto teoretycznych rzeczy. Bo w praktyce najciekawszą rzeczą z tej aktualizacji jest nowy, dedykowany tryb w Multi MW3 poświęcony współpracy Call of Duty z Warhammerem 40 000, który wam teraz szybko pokażę. Aha, no i oczywiście event ten na Expa, w którym do zdobycia są kolejne wizytówki, emblematy, naklejki, nawet skórka na granat ogłuszający. Więc coś, myślę, że ciekawszego niż zazwyczaj. Finałową nagrodą jest do zdobycia taki schemat do WSP 9. No wystarczy po prostu grać i zdobywać expa. No a ten tryb poświęcony współpracy z Warhammerem, tak jak sami widzicie, taki mega casualowy for fun trybik, w którym poruszamy się nawet postaciami z Warhammera. Wszystko z perspektywy trzeciej osoby. I generalnie są jedne wielkie jaja na tym trybie, ze zwiększonym również TTK, bo jak widzicie, postacie, jako że są kolosami tak naprawdę, to mają zdecydowanie więcej HP. Jakimś takim specjalnością tego trybu jest piła, którą jak widzicie zabijacie no na hita, tylko trzeba trafić. No, i jak widzicie, tak ten tryb wygląda. No, można powiedzieć, że for fun, ale szczerze, no zbyt długo raczej nie zainteresuje nikogo z was. No, chyba że jesteście naprawdę fanami Warhammera. I oto cała aktualizacja do Call of Duty MW3 oraz Warzone 3. Dajcie znać, co o nich sądzicie, dajcie znać, czy w ogóle jest coś tutaj dla was. No i oczywiście, ja wam dziękuję za uwagę. Mówi Goldzor, na razie.